Uznaliśmy, o czym wczoraj już wstępnie informowałem, że wszędzie tam, gdzie policja będzie wnosiła o zamykanie stadionów i odbywanie zawodów bez udziału publiczności ze względu na bezpieczeństwo ludzi, ład i porządek, tam wojewodowie będą taką decyzję podejmowali. Dzisiaj oceny negatywne ze względu na zachowania kibiców w czasie finału Pucharu Polski, takie negatywne oceny policja przygotowała w odniesieniu do dwóch stadionów w Poznaniu i Warszawie. Należy się spodziewać dzisiaj decyzji wojewodów w tej sprawie. Będziemy także bardzo precyzyjnie formułowali oczekiwania wobec organizatorów rozgrywek, tak żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, co trzeba zrobić, aby stadion mógł być do dyspozycji publiczności. Jakiego typu wymagania stawiamy przed organizatorami. Chcę także zapowiedzieć, że jeśli w przyszłości po otworzeniu stadionu złe zdarzenia będą miały miejsce, to te stadiony będą zamykane na dłużej. I tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja, więc bezpieczeństwo ludzi, porządek i ład. To przykre, ale sami Państwo też, jak sądzę, wiecie, że tu żarty muszą się skończyć. Chcę także powiedzieć, zwrócić się do wszystkich kibiców, sam jestem jednym z nich, że bardzo byśmy chcieli, żeby rzeczywiście kibice nie byli wiodącym tematem. Wbrew napisom na transparentach na niektórych stadionach, niestety zachowania kibiców, a raczej chuliganów, to nie jest temat zastępczy. Okazało się, że jest to jeden z głównych tematów bezpieczeństwa i porządku w Polsce. Nie tylko dla mojego rządu, ale też dla zwykłych, normalnych ludzi. Dlatego chcę podkreślić, że w interesie kibiców, klubów piłkarskich, drużyn polskiego sportu jest, aby wszyscy wyciągnęli z tego natychmiast wnioski.